Ani, witam cię w moim pokoju. To będzie pierwszy haul nagrywany w tym pokoju. Jeszcze pełnego ustawienia nie mam, jeszcze dekoracji pełnych nie mam. Dziś będę się tym zajmować. Natomiast dziś chciałabym wam nagrać kilka moich nowości z mojej szafy. Na szczęście mam już szafę i słuchajcie, na pewno każda z was, która ma swoją szafę czy tam garderobę, doceni to, że może przechowywać wszystko w jednym miejscu, wszystko poukładać. Ja dzięki temu, że wszystko rozwiesiłam na wieszakach, teraz wiem, co mam dokładnie, gdzie się znajduję. Pokażę wam dziś przede wszystkim dużo koszul w kratę. Pokażę wam dziś też moje zamówienie z Elilu, nowe pary butów. Niektóre zostawiam dla siebie, niektóre wędrują dla mojej przyjaciółki. Wszystko wam pokażę i pomieszam. Dobrze, kochani, zacznijmy w takim razie od kodu zniżkowego do Elilu, żebym później tego nie zapomniała. Mam dla was kod zniżkowy dla wszystkich zamówień powyżej 50 zł. Kod zniżkowy o wysokości 15%, więc całkiem fajna zniżka. Kod jest na hasło stylizacji, więc bardzo, bardzo prosty. Zresztą wszystkie informacje macie na dole. Zacznijmy w takim razie od takich trampek na obcasie. Na koturnie. Zamówiłam sobie w dwóch kolorach, a kolorów jest tam kilka na stronie. I ja na te trampki polowałam już dawno. Zdaję sobie sprawę, że to jest taka podróbka, można powiedzieć, inspiracja tymi oryginalnymi trampkami Casa Day, chyba się nazywają, które kosztują niebotyczne pieniądze, jakieś chyba 3-4 tysiące kosztują te buty w oryginale. W każdym razie tak mi się spodobało, jak zobaczyłam je na Elilu, mówię, biorę, bo szczerze mówiąc nie będę wydawać tak dużo na buty. Ja mam problem z dobraniem sobie odpowiednich butów, więc najpierw wolałam sobie kupić takie, zobaczcie, jak mi się sprawdzą, jak będą wyglądały na nocy i tak dalej. Są oczywiście o wiele, wiele tańsze. I mam buty, jak widzicie, jasno-szare i jasno-różowe i są prześliczne, słuchajcie, są tak wygodne. Zamówiłam w moim rozmiarze 41, czyli mój prawdziwy rozmiar i rzeczywiście te buty odpowiadają prawdziwej rozmiarówce, czyli 26,5 cm, tak jak 41 zwykle jest. Niesamowicie wygodne. Są też ciepłe, uważajcie na to, że jak w takie, nie wiem, cieplejsze dni możecie nieźle się w nich zgrzać. Przez to, że mają bardzo grube tutaj z przodu języki. To jest oczywiście bardzo fajne, tak wiecie, fajnie wygląda i ma tutaj dużo tych rzepów, ale te buty naprawdę oplatają naszą stopę, więc będą idealnymi też butami na jesień. Nie chodźcie natomiast w tych butach po deszczu, ponieważ możecie je przemoczyć, ale jak widzicie, podeszwa jest bardzo fajna, są stabilne i są naprawdę wygodne do noszenia. Powiem wam, że najfajniejsze buty z tego zamówienia, jestem szczęśliwa, że są. Ciężko je dostać na różnych stronach, patrzyłam na różnych stronkach, czy te buty są. I tylko tu je znalazłam i w tak dobrej cenie, także polecam. Kolejne trampki, które zamówiłam, powędrują już do mojej przyjaciółki, ponieważ ona ma rozmiar mniejszy ode mnie. Zamówiłam 41, natomiast to jest taka typowa 40. Także w przypadku tych butów uważajcie, dziewczyny, patrzcie na centymetry, na rozmiarówkę. Ja zamówiłam je tak trochę w ciemno, na zasadzie, że może się uda. Spodobał mi się ich ogólny wygląd. Wyglądają troszeczkę tak jak te buty Converse, natomiast są zamszowe. Z tyłu mają coś tu napisane love po prostu. Buty są takie oliwkowe, były chyba też czarne, z tego co pamiętam. Są normalnie sznurowane, ale w środku mamy też zameczek. Nie są już tak grube, nie mają już takiego grubego języka jak te poprzednie, więc można je spokojnie nosić i latem. Naprawdę je polecam, bo są śliczne, natomiast pamiętajcie, żeby patrzeć na rozmiary. Jak mówię, na mnie są trochę przyciasne, także ja nie dam rady w nich chodzić, ale naprawdę są bardzo, bardzo eleganckie i takie zgrabne. Te poprzednie są takie ciężkie, duże, nie każdy lubi takie buty mieć na stopach, takie wiecie, potężne. Natomiast te są już takie bardziej zgrabne. Następne buty, które zamówiłam na Elilu, to są takie jasne bodki. I również są na mnie niestety za małe. Ja tutaj też zamawiałam rozmiar, z tego co pamiętam, 41. Na pewno zawsze, tak, zawsze zamawiam sobie 41. Mają bardzo fajną taką ala drewnianą podeszwę. No w ogóle są moim zdaniem śliczne, bo tu z przodu właśnie zamsz, tu z tyłu ala skórka taka dziurkowana, no i te frędzelki tutaj. Oczywiście tutaj mamy tą część ozdobną. W środku mamy już suwaczek. Czy one są ocieplane? Nie, one nie są ocieplane. Są to takie typowe bodki przejściowe. Ja takie bodki noszę nawet późnym latem, na początku września. Te czasy już minęły, ale nawet teraz można czasem założyć, jak nie pada. No niesamowicie moim zdaniem atrakcyjne buty. Ja je zamówiłam z myślą o koszulach w kratę i jeansach. Nie będzie mi dane je nosić, ale moja przyjaciółka się na pewno nie obrazi. Magda chętnie po mnie przejmuje wszystkie za małe buty. Tak czy siak są śliczne, także uważajcie tylko na rozmiarówkę, patrzcie na centymetry, a but jest przepiękny moim zdaniem. I ostatnie już buty są w 100% w moim stylu. To są takie ciężkie buciory. Skóra oczywiście ekologiczna. Na traperze, jak widzicie, na takim grubym słupku. To jest bardzo fajne nawet do prowadzenia samochodu. Spokojnie można w takim bucie jeździć, bo jest bardzo, bardzo stabilny. Buty tutaj gładkie, z tyłu mają taką ala wężową skórkę. Wsuwamy bez żadnego zapinania, bez żadnego sznurowania. Tutaj mamy gumkę, to jest niesamowicie wygodne.
Ja to nazywam takie kaloszki na traperze, także naprawdę fajne buty. I tutaj też mam rozmiar 41 i w 100% jest dla mnie dobry, więc jeżeli będziecie patrzeć na ten konkretny model, to jest, to rozmiarówka jest jakby poprawna. Moja druga przyjaciółka też zamówiła sobie kilka par, także podlinkuję Wam na dole i napiszę, jak się sprawdziły, a w większości wszystkie jej pasują. Także ja jestem bardzo zadowolona z tego zamówienia, szczególnie z tych pierwszych trampek. No a teraz już przechodzimy do ciuchów, a Wy poczekajcie do końca, bo będę mieć dla Was rozdanie. Pierwsza koszula, którą chciałabym Wam pokazać, jest z H&M-u i to jest z tej serii Label of Graded Goods, czyli LOGG. I koszula jest taka śliczna, pastelowa, w biało-błękitną kratę. Już ją, słuchajcie, zakładam. Krój ma bardzo klasyczny, nie jest wcięta, jest cieniutka, będzie dobra na każdą porę roku. Jest zapinana na plastikowe guziki, rozmiarówka jest standardowa. Uważam, że taka koszula jest naprawdę śliczna i na formalne, i nie na formalne okazje, także już ją zakładam i Wam się pokazuję. No dobrze, i mam już na sobie moją pierwszą koszulę, będę się Wam tutaj podwyższać, żeby było wszystko widać. Jak wiecie, ja wszystkie koszule wkładam sobie do spódniczki, tak najczęściej chodzę, to najbardziej lubię. Także tak się prezentuje pierwsza, tutaj najczęściej też sobie podwijam, oczywiście latem, jak jest gorąco, podwijam sobie te mankiety, albo sobie je po prostu zapinam, także tutaj zależy. Na pewno jest to fajny materiał, ponieważ jest to bawełna, jest bardzo, bardzo cieniutka. Przewiewny materiał, w którym się nie spocimy, także Wam bardzo polecam. Gdyby pojawiła się taka koszula różowa, na pewno bym ją kupiła. Muszę zobaczyć, czy jest dostępna w sklepach. No i uważam, że ogólnie blondynki wyglądają bardzo, bardzo korzystnie w tego typu kolorach. Połączenie jest śliczne, chociaż moja siostra zajrzała ostatnio do mojej szafy i powiedziała, że to jest koszula, którą by wyrzuciła. Nie wiem, jak Wam się podoba, ale mi się bardzo podoba. Można ją też założyć do jeansów, ponieważ jest to koszula dłuższa, luźniejsza. Jak mówiłam, nie ma wcięcia, więc spokojnie można ją nosić też do bardziej luzackich stylizacji. Kolejna koszula to jest taka koszula z Zary. Bardzo, bardzo luźna, bardzo, bardzo duża. I tutaj z tą koszulą wiąże się śmieszna historia. Widzicie, jaka jest ogromna. Ona jest po prostu wielka. Z tą koszulą wiąże się taka śmieszna historia, że ja ją kupiłam w Zarze jakiś czas temu, jak byłam w Białymstoku, bo mi się spodobała po pierwsze tutaj te jety, po drugie kolor, krata. I wiecie, wzięłam sobie po prostu z wieszaka i na wieszaku, na tej papierowej karteczce był napisany rozmiar. Nie pamiętam, czy to było M, czy to było L. W każdym razie jakiś taki rozmiar. Wzięłam tą koszulę na oko, bo jej nie mierzyłam, bo jak wiadomo, w Zarze można wszystko oddać, ja rzadko mierzę rzeczy w sklepie. Poszłam do domu, słuchajcie, i dopiero chyba dwa dni później chciałam założyć tą koszulę. Wyciągam ją, patrzę tutaj na tą metkę, która jest w środku wszyta, a tam jest napisane XXXL. W ogóle pierwszy raz coś takiego w Zarze widziałam, bo nie wiedziałam, że Zara robi takie duże rozmiary. W każdym razie koszula jest naprawdę duża i zastanawiam się, czy to nie jest jakaś pomyłka w fabryce w Chinach. Nie mam pojęcia, jak to wyglądało. Stwierdziłam, że sobie ją zostawię bardziej do spodni, bo jak wsadzam ją tutaj do spódnicy, to tu się robi takie, o widzicie, takie coś. To nie wygląda zbyt atrakcyjnie, bo to wygląda jak taki wiszący cycek. Ale będę ją po prostu nosić sobie do spodni, taką luźną, wyciągniętą, bo koszula jest naprawdę bardzo, bardzo duża. Ma takie duże rękawy. Stwierdziłam, że jest fajna na jesień, zostawiam ją sobie, bo jest bardzo twarzowa. W ogóle uwielbiam oliwkę, ale mówię, pierwszy raz się zdarzyłam z czymś takim, żeby na rozmiarze wszytym było co innego niż na karteczce, która jest dołączona tutaj. Bo nie mówię o rozmiarze na wieszaku, bo wiadomo, że one są pomieszane, ale na kartce, która jest doczepiona normalnie, więc mega, mega dziwne. Koszula również jest bawełniana, łatwo się gniecie, niestety trzeba prasować, ale tak to już jest z tymi bardziej naturalnymi tkaninami. Mogłaby być odrobinę tylko mniejsza, żeby tutaj można było do spódnicy ją nosić. Następna koszula jest z Elizerew, jak widzicie, już krój bardziej dopasowany. I kupiłam ją ostatnio, jakoś niedawno, jeszcze ma zresztą metki przyczepione, jeszcze w niej nie chodziłam. Koszula granatowa z czerwonymi, czerwono-białymi paskami. Jedyne, co mi się w niej nie podoba, to to, że jest trochę opięta u mnie w ramionach. Tego bardzo, bardzo nie lubię. Mam duże ramiona, nie znoszę tego, nie lubię tego podkreślać. Dlatego wolę, jak koszule są troszeczkę luźniejsze. Nie wiem jeszcze, czy ją zwrócę, czy nie. Podoba mi się, jak jest zapięta tutaj pod szyję. Czy ja w ogóle równo zapięłam? Czasami, wiecie, zdarza się, że nierówno zapinam. Podoba mi się, jak koszula jest tutaj pod samą szyję zapięta i tu na przykład jest jakiś naszyjnik, to wygląda bardzo fajnie. Podoba mi się też układ tutaj kraty, no i ma też fajny, mięciutki materiał, też bawełna. Staram się patrzeć na to, żeby te koszule, w których chodzę, i bluzki były dobrej jakości, żeby właśnie były bawełniane. Tutaj dobrze leży, natomiast właśnie zastanawiam się, co z ramionami tutaj. Ciężko mi coś dobrać w Lidl, każda koszula jest inna. Tak jak na przykład w H&M-ie wchodzę, to wiem, jaki mam rozmiar, wiem, co mam wziąć, że będzie dobre. A w tym Reserved jest tak dziwnie, bo tutaj są różne serie tych rzeczy i ciężko mi coś dobrać. W każdym razie były też w innych kolorach. Były czerwone, białe, jakieś tam w kratę. No różne. W Reserved naprawdę dużo takich rzeczy teraz znajdziecie. Następna koszula to jest taka śmieszna historia. Jeszcze w wakacje.
bo słuchajcie, miałam spotkanie, czy ja mam dobrze tą kamerę, o, tak przesunę. Miałam spotkanie, słuchajcie, w wakacje, wyszłam z domu, jeszcze czekałam w jakimś centrum handlowym i było tak gorąco, że spociłam się w tym, co byłam. I wiecie, jak to kobieta, czułam się tak źle w tym momencie i stwierdziłam, nie no, muszę iść do sklepu sobie coś kupić, po prostu źle się sama z sobą czuję, że wiecie, było tak duszno i tak dalej, wszystko się tak lepiło. I weszłam do Kubusa i wzięłam tą koszulę, to było w wakacje, ale byłam gdzieś w Kubusie i słuchajcie, te koszule jeszcze są jak coś. Bardzo fajna jakość, nie wiem, czy są inne kolory, w ogóle lubię rzeczy takie basicowe w Kubusie. Dobra, nie będę wszystkiego teraz zawinać. W każdym razie, koszula jest dłuższa, można ją spokojnie nosić do spodni, a nawet do leggingsów. Jak widzicie, ma taki luźny krój, można ją oczywiście włożyć, jak to ja już wkładam sobie do spódniczki. Specjalnie wzięłam taką spódniczkę, żeby się nie rozpinało, żeby można było szybko wsadzić. Można ją oczywiście zapiąć pod samą górę. Ja ogólnie chodzę zawsze w rozpiętych koszulach. Można ją założyć do spodni, można ją założyć do spódnicy, do wszystkiego i będzie zawsze dobrze wyglądać. Słuchajcie, ta koszula to jest mój absolutny faworyt. To już jest ostatnia koszula na dziś, już Was więcej nie będę zamęczać, chociaż chyba w praniu mam jeszcze ze dwie. Ta koszula jest w pieski, ma tak śliczny wzór, tak mi się podoba. Też jest z Reserve. Jest to koszula luźniejsza, bardziej luźna przez to, że też jest dłuższa, bo te krótkie koszule to wiadomo, no tylko do spódnicy, a to można założyć spokojnie do spodni, bo ma przyzwoitą długość, ale ja ją wsadzam teraz do spódniczki. Ta koszula to jest mój hit, słuchajcie, ślicznie wygląda w kamerze, bo też ją testowałam już na nagraniach. Taka, wiecie, niby poważna, ale przez te pieski, to chyba są, nie wiem, Jack Russell'e, Jack Russell'ki, nie wiem. Przez te pieski po prostu jest śliczna. Była też z końmi, ale ta z końmi musiałam ją zwrócić, bo miała zupełnie dziwny krój. Ta koszula jest ze sztucznego materiału i tutaj takie koszule mają swoje i plusy, i minusy. Minusy, pocimy się w tym, jest to sztuczny materiał, nie oddycha nasza skóra, tak jak w bawełnie. A z plusów, nigdy się nie niszczy, te koszule przetrwają wieki, nie zniszczą Wam się w praniu, nic się z nimi nie zrobi. Te koszule, po prostu ja sztuczne koszule mam, nie wiem, od 5-6 lat i się nic nie zniszczyły. To są tak zwane chińskie bluzeczki, my to tak tutaj nazywamy śmiesznie. Plus jest też taki, że ta koszula się nie gnięcie. I to jest dla mnie ogromny plus, ponieważ ja nienawidzę prasować. Także tą koszulę mogę Wam bardzo polecić. Tą z końmi, wiem, że niektórzy kochają konie i chcieliby taką koszulę. Ta z końmi niestety nie jest taka fajna. Mam jeszcze dwie spódniczki, słuchajcie. I tutaj mają i zwolenników, i przeciwników. Już wrzucałam Wam na jakimś vlogu. Obie spódniczki, o tutaj dobrze ją widać, obie spódniczki są takie gniecione, z takiego śliskiego materiału i mają bardzo, bardzo taką rozciągliwą gumę. Mam i zieloną, i taką oliwkową, i czarną. Są to bombki, wiem, że bombki to są takie bardzo trudne spódnice. Bardzo mi się spodobał i krój, i kształt, i materiał. Zaraz Wam pokażę na sobie, jak to wygląda, ale zdaję sobie sprawę, że nie każdemu się spodoba. No widzę, że w kamerze wygląda tak sobie. Ona jest w ogóle, słuchajcie, strasznie... Jak mówiłam, strasznie duża tutaj, tak się zbija, no, zbiera, no celowo jest tak zrobiona, można ją oczywiście nosić niżej, jak ktoś chce na biodrach, można nosić i pewnie i wyżej. Jest na pewno bardzo luzacka i taka w stylu sportowym do trampek, ale zdaję sobie sprawę z tego, że tutaj powiększa biodra, podkreśla nie to co trzeba, długość jest przyzwoita przed kolanko, więc to jest spoko, no ale tylko dla kogoś, kto lubi bombki, a wiem, że nie każdy lubi. Widzicie, zrobię tak i już zrobi się tutaj nam. Tu nam powiększa wszystko. Założę jeszcze tą drugą, żebyście zobaczyli. I mamy spódnicę czarną, ona fajnie wygląda do białych bluzek, no i czarny więcej wybacza, no tutaj czarny, nieważne czy mamy bombkę, czy mamy taką, czy śmaką, wygląda zawsze trochę lepiej, ale nadal jest to taka bombka. Ja będę w niej chodzić, bo mi się ona podoba, ale zdaję sobie sprawę, że nie jest zbyt taka korzystna, że tak powiem. Mi ona pasuje najbardziej tylko do jakichś trampek, do takich butów sportowych. Nie założyłabym jakoś do obcasów, nie pasuje mi to. A właśnie przypomniałam sobie, że mam jeszcze sukienkę, także zakładam sukieneczkę. Okej, i na koniec mam sukieneczkę. Sorry, że tak tutaj Wam biustem świecę, a nie właśnie ciężko się tu ustawić, jeszcze nie mam nawet statywu tutaj. Sukienkę z dużym dekoltem, coś co ja uwielbiam, nie każdy lubi, no bo to dla niektórych wygląda niesmacznie. Sukienka jest elastyczna, taka bawełniana z elastikiem i jest to sukienka kopertowa, czyli zakładamy ją tak, związujemy sobie po tyłu i tutaj jest luźna w kształcie litery A. Tu mamy dekolt V, co jest bardzo korzystne, żeby wyszczuplić szyję, wyciągnąć tutaj nasz cały tors, podkreślić biust. Jest to sukienka z bardzo dużym dekoltem, jak widzicie, podkreślająca talię. Ja mam teorię na temat tych sukienek, dokładnie tego kroju. To jest najlepszy krój dla każdej kobiety. Podkreśla wszystko, co trzeba. Podkreśla biust, bo ma duży dekolt. Podkreśla talię, bo tutaj się ściąga i rozkloszowuje się w tym miejscu, czyli jeżeli ktoś ma duże biodra, duży tyłek, duże uda, to wszystko jest zakryte. Uwielbiam ten krój, mam ją w kolorze granatowym i dziś kupiłam sobie w kolorze czarnym, bo jest to świeżutka rzecz, wyciągnęłam właśnie z torby. Zwracajcie też uwagę na rozmiary w Kubusie. Ja w Kubusie mam rozmiar M, a zwykle noszę rozmiar L, jeżeli chodzi o sukienki.
Także pamiętajcie, żeby, nie wiem jaka to jest firma, duńska, szwedzka, żeby wziąć sobie rozmiar mniej, ewentualnie taka moja rada. Jestem z niej mega zadowolona, bardzo, bardzo Wam polecam. Kochani, to już tyle, jeżeli chodzi o mój jesienny haul, moje ostatnie zakupy, jak widzieliście, większość koszulę. Mam też dla Was rozdanie. Wejdźcie na stronę Elilu, wybierzcie jedną parę butów, która Wam się najbardziej podoba. Napiszcie, dlaczego akurat tę parę wybieracie i dlaczego macie ją wygrać. Wybierzemy trzy najbardziej kreatywne, ciekawe komentarze, może w ciekawy sposób napiszecie. Także czekamy na wszystkie komentarze, będziemy je wszystkie czytać i wybierać najlepsze. I za tydzień wybierzemy trzech zwycięzców, także szalejcie, idźcie na stronę, zobaczcie co tam jest i korzystajcie ze zniżki, bo jest ważna do końca tego miesiąca. Mam nadzieję, że ten haul Wam się podobał. Postaram się znaleźć tutaj dobre ustawienie w tym pokoju. Na szczęście mam teraz już pokój, będę mogła nagrywać. Minusem jest oczywiście pogoda, jest już ciemno prawie za oknem. Także nagrywam się jeszcze przy świetle dziennym, bo przy lampach jakoś nie umiem. Powiem Wam, że przy tych lampach to człowiek się świeci i wszystko jest białe i jakoś wygląda się okropnie i nic nie widać. Wolę jednak światło dzienne i to jest bardziej naturalne. Napiszcie mi, co Wam się najbardziej podobało w moim haulu. No i mam nadzieję, że Wam się podobało, jak mierzyłam to na sobie. Napiszcie mi, co było najfajniejsze i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa.